teraz już sochy. A konie są? No, to nie tylko finalne, takie na to właśnie, na liście, jak na tym. A potem na jesień płotka, na wiosnę płotka. Lin, i kart. Aha. A co pana w ogóle tak ciągnie pod lód? No bo faktycznie, no, wędkarz, prawda, lubi sobie powędkować, no ale zimno jest troszkę. Wie pan, jak ja mówię, morsy skakują do wody na 5-10 minut, aha, i skakują. No, nie wiem, czy któryś mors utrzymałby nieraz godzin, tutaj nieraz 5, 6, nawet 8, albo cały dzień. I jeszcze zależy od pogody, jak się pojedzie gdzieś dalej. Na tę rybę i od domu to 100 km nawet, bo też wyjeżdżamy tam gdzieś na Biebrze, no to wie pan, że jedzie się, warunki są różne, jak to zimą. No i trzeba, no trudno, bo tu jeżeli koło domu, no to a zimno, to ja pojadę do domu. Taki ruch, wie pan, po prostu się rusza, delikatnie porusza się tym kiwaczkiem i tam okoń zaatakuje tą mormuszkę. No i w tym momencie może uda się złapać. No. No, śliczna rybka. I taka zabawa. Prosto z lodu.